sytuację. Jak skomentujesz całą walkę? Widzieliście, co tam się działo. Była wojna. Była wojna. Jak się spotyka dwóch mistrzów, i którzy chcą sobie urwać głowę, no to właśnie jest takie widowisko. Tomek, po raz drugi pokonujesz Mameda Khalidowa. Czy to oznacza, że teraz jesteś najlepszym zawodnikiem bez podziału na kategorię wagową? Sami odpowiedzcie na to pytanie. Zdziwiła cię decyzja Mameda o zakończeniu? Zobaczycie, wróci, to nie jest tak. Po prostu teraz taka chwila. On nie jest prawdziwy mistrz. Dawaj.